Nie, no to jest, dywagujemy. To było nawet niezłe. Co jest złego w dywagacjach? Dobre są dywagacje. Dobre. Dobra. I trzy, i dwa, i jeden. Drodzy, witamy Was w Skoku w Mrok, podcaście, w którym przeglądamy się ciemnej stronie życia. Z tej strony Stefan i Monika. Ja jestem psychologiem, pracuję w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Temat psychologiczny jest dla mnie ekstremalnie interesujący i staram się go wprowadzać do naszych odcinków. Monika jest doktorem filozofii i wprowadza aurę filozoficzną, gdzie, co pozwala nam dywagować nad przedstawionymi przypadkami. I dzisiejszym przypadkiem będzie Charles Joseph Whitman, bardzo znany, masowy morderca, często nazywany też seryjnym mordercą, no ale Seryjny A to właśnie, nie A właśnie, czy bardziej nie spree do niego pasuje? Bo pasuje do niego, też on jest spree killer. Pasuje bardziej spree, no nie? Mhm. Spree killer, czyli no powiedz. Spree plus mas. Tak. To jest takie połączenie. Więc tak, tak z grubsza. Seryjny to jest ten, który zabija, teraz nowa definicja, co najmniej dwie osoby, ale ma ten taki ten cool off. Cooling off period, mhm. czyli ten taki Czas jakiegoś takiego wyciszenia, powiedzmy, gdzie on się uspo uspokaja. spree to jest, to jest taki, można powiedzieć, seryjny, ale bez tego okresu wyciszenia. Leci na takiej, na jednej adrenalinie, powiedzmy. Mhm. No a masowy to jest w jednym miejscu i czasie duża ilość osób. To jest takie bardzo szorstkie, można powiedzieć, rozróżnienie, mhm. ale tutaj na nasze, na potrzeby. nasze potrzeby wystarczy. Tak no to faktycznie e, Charles Whitman jest takim połączeniem spree mas e, mordercy czyli tego masowego ispry e, bo z jednej strony jest najbardziej znany ze strzelania zwierząt uniwersyteckiej, tam to, tam zabił większość swoich ofiar ale e, tam parę godzin wcześniej e, zabił dwie inne osoby co czyni już z niego, i co to, to było jakby w ramach tego jednego, nie wiem, projektu, żegnam się z życiem powiedzmy, i więc dlatego możemy też ten spree killer do niego też pasuje. I tak, pokrótce, żeby było wiadomo o kim mówimy, kim jest Charles Joseph Whitman, chociaż zakładam, że część z Was pewnie o nim słyszała, to jest facet, który urodził się 24 czerwca 1941 roku w Lake Worth na Florydzie, E, znany jako Texas Tower Sniper, e, właśnie przede wszystkim z tego, że strzelał z tej wieży teksańskiej, to jest wieża Uniwersytetu, University of Texas. Snajper, no bo niczym Snajper, ale on Snajperem nigdy nie był, więc tu od razu możemy te pierwsze plotki zdementować. Był faktycznie strzelcem wyszkolonym, ale nie był Snajperem. Był tym jest Sharpshooter. Tak, Sharpshooter, co często no wrzucając no właśnie, do no właśnie. tłumacza, to Sharpshooter jest jako strzelec wyborowy, co no jest okay. synonimem Snajpera po polsku, no ale właśnie. w Stanach jest rozróżnienie, Sharpshooter to jest taki Właśnie dobry strzelec, ale dużo. Nie w co nic takie bardzo trudne, żeby dostać on znakę, że da się to zrobić, a snajper? No to, to już ten osobny zawód tego naprawdę mistrzostwa, i no, i. no i też precyzji takiej, skupienia tylko na tych karabinach, tych high-power rifles i. I też mm, pewnie inne mają zabawki. Pewnie, te, no tak, tak, zakładam, że tak. Um, Whitman z tego co wiadomo, ale prawdopodobnie to, to tak jest, zabił 17 osób, licząc nienarodzone dziecko. I 17 ofiara, bo tak gdybyście sprawdzali, to czasami można złapać info, że zabił 16 osób, czasami nawet 15. Dlatego, bo niektóre zestawienia albo nie liczą tego nienarodzonego dziecka, a inne nie liczą ofiary, która zmarła aż 35 lat później. To był jeden człowiek, który został tak postrzelony, że uszkodzona została jego jedyna działająca nerka i w wyniku tego pogorszego, pogorszonego działania tej nerki wiele, wiele, wiele lat później zmarł. To jest trochę dziwne, bo on zmarł w 2001 roku. Został postrzelony w 1966 a po jego śmierci, uznanej jego śmierci, że, że to jest morderstwo. No takie, no ale tak, prawo, więc tam pewnie... A jakoś... czy samego Whitmana wlicza się do tych 17 ofiar? Nie, 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 on sam nie, on jest osobno. Hmm, ciekawe, bo to jednak było takie suicide by cop, no nie? Tak, to było suicide, on tak, on wiedział, yy, to tak, do tego też dojdziemy, ale on wiedział dokładnie, wiedział, że on zginie, zostawił yy, powiedzmy coś na kształt listu pożegnalnego, no, wiedział... no, nie na kształt, zostawił list pożegnalny. No tak, I tak. to taki gruby, można list... powiedzieć. A nawet, no do, to tak, to do listów dojdziemy, bo on dużo rzeczy wyprzedził. Napisał zanim one się wydarzyły, i potem je zrealizował, co jest takie dosyć grube w sumie i pokazuje jego determinację. Ale to za chwilę, znaczy za chwilę, za jakiś czas będziemy <słuch> o tym mówić dlaczego jest tak znany? no znany jest dlatego, że on jest pierwszym tego typu, tym spree killerem w Stanach, takim, nie wiem, może pewnie ktoś by się nawet złapał pod taką kategorię, ale to faktycznie wstrząsnęło Stanami, to było, nigdy w ogóle, ludzi nie, nie, mie nie mieściło się w głowie, że takie coś jest możliwe, że Normalny człowiek nagle zaczyna strzelać i zabijać ludzi na dużo, na, w dużych ilościach. I też pierwsze w szkole, w zasadzie, bo to było mhm. pierwsze chyba szkolne takie masowe tak. morderstwo. Teraz tak, tak. to w Stanach, tam co, co parę miesięcy coś. Ale, tak, kiedyś... ale nawet był taki moment, że nie wiem, czy co tydzień, że jakiś przez. Było, bardzo długi ale czas. to w zeszłym roku, chyba. Mhm. Mhm. Tak, to jest inne, ciekawe zjawisko psychologiczne. Takie częściowo tłumaczone, z drugiej strony wcale nie takie bardzo jasne, ale że bardzo często dzieje się tak, że jeżeli właśnie dojdzie do strzelaniny takiej masowej, to niedługo potem będzie kolejna, a potem kolejne, kolejne to taka leci. Tak samo jest, z na przykład, jeżeli ktoś tam rzuci się z jakiejś wysokości, no to też możliwe, jak ktoś się temu słyszy, to będzie taki spustowy moment, że o to ja też mogę albo to, to mnie inspiruje, ja też takie coś zrobię. Um... Dobra, 1 sierpnia 1966 roku Whitman y, zamordował swoją żonę i matkę, w takiej w odwrotnej kolejności, matkę i żonę. Po czym y, pojechał na uniwersytet, na uniwersytet, wszedł na wieżę, y, po drodze zabił kilka osób, no i na tej wieży zaczął strzelać do losowych przechodniów, do czasu aż został zastrzelony przez policjantów. Cały, całe to okno zbrodni zamyka się w 24 godzinach, więc jest to taka, można powiedzieć, krótka historia. Tu nie ma wieloletnich poszukiwań, dochodzeń, poszlak, i tak dalej. To jest po prostu krótka, jasna historia, ale jednak trochę, trochę tu jest do opowiadania, bo Whitman jest takim. tu trzeba by ostrożnie dobierać słowa, żeby, żeby nie zostać źle zrozumianym, ale no, to jest taki specyficzny rodzaj mordercy, bo no w jaki sposób budzi współczucie, to każdy można powiedzieć, no każda tam ta cierpiąca dusza, ci mordercy, to są jacyś właśnie on zrobił straszne rzeczy, zabijał niewinnych ludzi, zabił własną rodzinę ale jak się dowiecie w najbliższym czasie w, tej, w tym odcinku, jeżeli się zmieścimy w jednym może więcej no że, że on nie chciał taki być i próbował uciszyć to co się w nim działo no ale, no, ale się nie udało nawet nie sam szukał pomocy, nawet w lekarzy wśród psychiatrów. Mm -hmm. Tak. Mm. Cofniemy się do dzieciństwa, bo to taka nasza tradycja, czyli Let's. tam, tak, gdzie jest ten tygielek, w którym to się <grym> wszystko zaczyna. Jak już wspomniałem, 24 czerwca 41 urodził się w Lake na Florydzie i był najstarszym z trójki rodzeństwa. Ma, miał dwóch młodszych braci. Syn Margarety Charlesa, jego ojciec również Charles, tylko że jak tutaj mamy Charlesa, Josepha Whitmana, to ojciec jest Charles Adolfus. Adolfus Whitman Junior. I to nas zastanawia, pewnie to jest gdzieś do znalezienia, to jest ciekawe, bo po pierwsze Charles Adolfus, czyli ojciec Whitmana, czyli ten Charles Adolfus Whitman Junior, nie znał swego ojca, więc pytanie skąd ten junior, ale zawsze może matka wiedziała i mu to przekazała. I jeżeli on jest junior, to dlaczego Charles Joseph Whitman też nie jest junior? Więc może no bo chodzi... mają drugie imię inne. Więc może chodzi o to drugie imię, że ten jego dziadek, czyli Czy ojciec ojca, już... -hmm. może to był też Charles Adolphus yy, Whitman. Yy, Whitman senior, junior, czyli ojciec naszego mordercy, był bardzo surowym i przemocowym człowiekiem. W tamtych czasach, w latach 40., 50., w Stanach i w ogóle na świecie, kary fizyczne były. To raczej normą były to, nie było tak jak dzisiaj. I bicie było jedną z metod wychowawczych i, i nie, nie budziło jakichś dużych kontrowersji, chyba że tam. Do... Jeszcze ze naszych czasów nie budziło. No właśnie, no dokładnie tak. Więc, więc to bicie było, było widoczne. Nawet w filmach z tamtego czasu regularnie możemy widzieć częściej mężczyzn bijących kobiety, żeby je uspokoić. I to też takie są piękne, romantyczne sceny, gdzie kobieta tam zaczyna. Histeryzować, tak? I ten mężczyzna zaczyna okładać po twarzy, czym rzucają się sobie ra w ramiona i zaczynają się całować. Może znajdziemy jakąś migawkę z czegoś. Mi się wydaje, że Rita Hayward bodajże. Yy, Rita Hayward była w jakimś takim filmie, gdzie była taka scena. Okay. Um, tak, więc pan, pan Whitman był surowym, przemocowym człowiekiem. Znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją rodziną, czyli nad synami też nad swoją żoną. Był bardzo wymagający, i to nie była taka przemoc przemoc to przemoc, ale to nie była przemoc w wydaniu, alkohol, darcie tam, przemoc, utrata kontroli, tylko to była taka przemoc wojskowa. Wojskowa, tak. To miał być czysto, porządnie, wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. E, dzieci miały się zwracać do Whitmana, tak proszę, jest tak, sir, no sir, czyli tak jak prawie jak w wojsku, mimo że on chyba, nie wiem czy miał coś wspólnego z wojskiem. Ten chyba ojciec. nie, ale <laughs> warto też powiedzieć, że sam się wychowywał w domu dziecka, tak, bo to tak. jest dosyć istotne, że jego matka oddała go do domu dziecka. Oddała, mimo że on potem miał z nią kontakt. Miał więc... z nią kontakt i nawet kupił jej dom tak. obok siebie. Tak, tak, to też dojdziemy takie, no właśnie, a to. To dziwny człowiek. Ja dam sobie mam fantazję na jego temat, że był narcyzem, em, że miał rys narcystyczny, czy miał ciężkie zabezpieczenie narcystyczne. Jak to nie wszyscy, wiem. o których mówimy. Mm -hmm. Ale tak, są różne doniesienia na jego temat, że właśnie był taki egocentryczny, że bardzo skupiony na sobie, swoich dokonaniach, że bardzo taki zafiksowany na sukcesie, pieniądzach. Słyszałam, że był takim właśnie social, social climberem. Tak, tak. Szczególnie, że on miał pewnie niezłe mm, takie poczucie niższości, no bo był właśnie z domu dziecka i musiał startować od zera. No i on właśnie. Chciał mieć większy dom, większą firmę, więcej pieniędzy, większe wpływy, też w politykę on tam się pchał. No, taki ten ojciec. Ale podobno finansowo i tak ogólnie radził sobie. Bardzo sobie radził, tak, tak. On tą firmę swoją hydrauliczną, sklep hydrauliczny, czy tam taki dostawca sprzętu hydraulicznego naprawdę tą firmę sam rozkręcił do dużych rozmiarów, co jest fajne i niefajne, o czym zaraz powiemy. Ehm, tak, na przykład mamy, mam parę cytatów Z pana, e, pana Whitmana Seniora, seniora juniora e, Tak, o swojej żonie mówił tak Tak, wielokrotnie biłem swoją żonę Ale kochałem ją Mam straszny temperament A moja żona była bardzo uparta Tak, e, a o synach swoich Powiedział tak Z całą trójką było Tak proszę pana, nie proszę pana Nie wstydzę się bicia, myślę, że biłem za mało Jeśli ma być szczery Myślę, że powinni być częściej karani to tak, więc takie, takie tutaj dwa cytaciki z pana, pana Whitmana. I... Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że, że raz zabił prawie Charlesa, mm -hmm. wpychając go do basenu. A więc... wcześniej go pobił. Potem A wcześniej go, to... go bardzo pobił, że on dochodził do siebie naprawdę długo. Mm -hmm. <coughs> to ciekawe. ciekawe. Tak. Ci byli też ludzie... No... Są świadkowie tego, to też były takie te czasy takiego hasz hash w Stanach, że tam nie mówi się co się u sąsiada dzieje, ale i tak były doniesienia, że on był trochę za surowy, trochę zbyt wymagający w stosunku do swoich dzieci, że, mm, że niby wszystko fajnie, ale właśnie trochę za bardzo. Mama była taką przezroczystą mamą, sobie była po prostu. Pewnie też, no, no, bała się, była też była w tym przemocowej relacji. Też na niej, jak przed chwilą z cytatu można wywnioskować, ta to, to agresja męża się skupiała, więc nie broniła swoich dzieci. Jakoś nie, nie mamy tego typu doniesień. I, no I tak sobie ten amerykański dom e, wyglądał. Ale Charles bardzo kochał swoją matkę w przeciwieństwie do ojca, którego bardzo nienawidził. Od pewnego momentu. On miał dziwną relację z ojcem. To było, on miał w, do, w głowie nienawidził, opisał tatuś w pamiętnikach mm -hmm. My daddy. takie tam są te dziwne, dziwne rzeczy. Mm. To jeszcze ojcu możemy powiedzieć tak, e, konkretnie. Nie był wykształcony, e, ale był pracowity. Założył firmę hydrauliczną, którą rozbudował do takich rozmiarów, że w 1963 roku e, ta jego firma miała 4 samochody, e, 21 ciężarówek, e, mhm. zatrudniał 28 osób. Tam na koncie zebrał jakieś 300, bodajże 1000 dolarów, a to jeszcze lata, tych, te 60., to na dzisiaj byłoby to oczywiście dużo więcej. E, ta, ta, ta potrzeba rozwoju firmy do, sprawiła, że między 1941 a 1947 rokiem rodzina musiała się 8 razy przeprowadzać, czyli tam tu, 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 tu. a y, przypominam, że ym, Charles Whitman urodził się w 1941. Całe jego życie to były ciągłe przeprowadzki, co no, mogło się też odbić na, no, na rozwoju, bo brak było tej bazy, tej, tej, no, to, taka dynamika, zmiana tych okoliczności, często to może, może być stresujące dla dziecka, Zatem na pewno też jest stresujące dla, dla rodziców, A nie stres było, rodziców. Nie było bazy, ale była nadbudowa. Tak, tak. tak. <laughs> Whitman był spokojnym i grzecznym chłopcem nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych. Był bardzo inteligentny, Jak miał zaledwie 6 lat sprawdzono jego ilor iloraz inteligencji, IQ i wyszło, że ma 139 punktów. To jest bardzo dużo. Mieliśmy odcinek o najinteligentniejszych seryjnych mordercach, no on by się tam nie złapał, ale tam najniższy wynik był 140? 140 coś mhm. chyba. No 139, no to parę punktów różnicy, więc potencjał miał duży i no i to zresztą później w jego biografii też będzie widać, że, że on korzystał z tych swoich zdolności umysłowych. Ale niestety dla niego, kiedy ojciec się dowiedział, że jego syn ma wysoki IQ, no to, to było tak, no to mogło być dla swojego syna 10 razy bardziej wymagające, skoro jest, tak, skoro jest taki zdolny. No i ojciec zaczął wymagać doskonałych wyników w nauce, przykładania się do nauki. Whitman był i ministrantem, i grał na pianinie. I naprawdę grał bardzo dobrze na tym pianinie, nawet tam chyba coś wygrywał. Wygrywał konkursy recytatorskie, dostawał same piątki, był tam jednym w tym górnych 5% najwyższej, średniej, wśród uczniów tam w Stanach Zjednoczonych, więc no górne 5%. Nie byle co. Z kolei Whitman ojciec był zapalonym myśliwym, kolekcjonerem broni palnej. Kochał broń, bardzo dużo jej miał w domu i zaraził tą pasją swojego syna. Od najmłodszych lat uczył wszystkich swoich synów obsługi broni, ale w pełnym tego słowa rozumieniu, czyli czyszczenia, konserwacji, składania, strzelania. Zabierał ich na polowania, a o swoim najstarszym synu, Charlesie, mówił, że mając zaledwie 16 lat, Charlie trafiłby wywiórkę w oko. Więc był takim strzelcem precyzyjnym, że jako dziecko i tak, i to będzie coraz bardziej no, w mroczny sposób imponujące, jak, jego, jak, jak celne oko ma Whitman. Więc to dzieciństwo brzmi dziwnie, brzmi trochę jak złota klatka, bo jeżeli chodzi o materialny aspekt, to niczego im nie brakowało. Jego żona miała własny samochód, on miał swój samochód, synom kupował jakieś tam motorynki. Z kolei Charlie, czyli Whitman, dziecko, zatrudnił się jako taki dostawca gazet. Nie Harleyem, rozwoził te tak, gazety. i sam sobie zarobił na Harley'a. Pewnie tam mu ojciec dołożył też coś, bo chciał mieć jeszcze lepszy ten motocykl, i Harleyem rozwoził gazety. Ym, Widzę jak, to. Tak, jak była z kolei jakaś zima czy, 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 czy burza, ale bodajże że to była zima, to ojciec w ogóle z nim rozwoził te gazety, żeby on tylko nie, nie przestał tego robić. Więc tak. no Takie, takie ciśnięcie. Ten perfekcjonizm było bardzo, bardzo mocne i widoczne. W dom, dom był duży, rozbudowany, był w nim basen, były luksusowe meble i cały wystrój w ogóle tam największy dom na osiedlu można wyczytać. Czyli taka trochę złota klatka, no bo ta miłość ze strony ojca była taką no, okrutną, wielo, taką dwuznaczną miłością, no bo z jednej strony masz tutaj y, naukę gry na pianinie, masz tutaj jakieś broni, jeździmy na polowania, spędzamy czas razem, a z drugiej strony bije cię, bije żonę, wymaga on ciebie, wrzeszcze na ciebie i cały czas to też później z różnych notatek e, Whitmana i opowieści jego bliskich możemy się dowiedzieć, że ojciec wiecznie mu mówił, że on jest nad że nie że niewystarczająco dobry, że za mało się stara, że nawet jak przynosi te same piątki, za mało się uczy, jest leniem, jest, jest rozpieszczony. I właśnie ten cytat, że mówi, że karał swoje dzieci za mało, że powinien bić je częściej, właśnie z tego względu, że one były rozpuszczone, że one robiły co chciały, że w ogóle go nie słuchały, czyli no facet miał po prostu jakieś problemy, które, które przelewał na swoją rodzinę. No, i z psychologicznego punktu widzenia, co? No to tu możemy zauważyć, że prawdopodobnie rozwija się tak zwany pozabezpieczny styl przywiązania. Jakaś coś na zasadzie mieszanki takich elementów lękowo-ambiwalentnego stylu i zdezorganizowanego. Ten lękowo-ambiwalentny to jest tak, że rodzice okazują raz bliskość, a, a raz są daleko czyli tutaj cię przytulę, przyniosę prezenty, a potem, a potem znika, mi nie ma, i to tak. To tak Powoduje, że nie wiem, czy ten rodzic jest, czy on chce ze mną spędzać czas, czy to, co mi teraz daje, to, czy to jest bezpieczne. A zdezorganizowany to jest często wynikowa po prostu przemocowych relacji z rodzicami. No to tutaj mamy dwie rzeczy naraz, więc można, można zakładać, że, no, że w nie najlepszą stronę ten, ta, ta, ta baza bezpieczeństwa u Whitmana się rozwijała. Ale też czasy były inne, więc to, były. To, to chyba też tak nie można porównywać do, do dzisiejszych czasów. Tak, kiedy, nie można. Mhm. Kiedy nawet dziecka nie możesz, nie wiem, uderzyć w tyłek, bo zaraz sąd i tragedia wielka. No tak, no, coraz więcej wiemy na temat jakie są, na temat tego, jakie są konsekwencje stosowania przemocy. No to, jest, no to jest złożony i trudny temat. No też jakoś ta, ta, ta kulturowa pseudowytrzymałość była większa, no ale zobacz, no właśnie pytanie, to jest na, może nią na, na dyskusja jaka była jej konsekwencja tego reżimu, i e, powojennego, który w efekcie dał narodzinę seryjnych morderców, dał jakieś e, seksualne rewolucje, dał e, e, co tam on jeszcze dał? Flower Power, czyli tam ruch hipisowski. To też to, to jest historyczne, to ma aspekt socjologiczny większy, polityczny, ale też na mikroskali. No ta twarda ręka na krótką metę działa, na dłuższą metę po prostu nie działa, z czego mi się wydaje, że Whitman jest też dobrym przykładem. Ale też na jednego działa, na innego nie zadziała, no. Niektóry no i... potrzebuje jednak twardej ręki, a ktoś inny nie potrzebuje twa twardej ja ręki. Ja bliżej jestem tej narracji, że nikt nie potrzebuje twardej ręki, ale... Nie no. zgodzę się z tobą. No ty się oczywiście nie zgodzi. <grym> Kiedy miał 8 lat, został zapisany przez ojca do Cub Scouts, to od razu o co chodzi z tymi scouts? To są scouts, a skauci to jest, no, polskim odpowiednikiem scoutów jest harcerstwo. Więc to są teraz amerykańscy harcerze i Amerykanie są dumni ze swoich harcerzy to jest taki. No, no, tak jak my jesteśmy dumni z harcerzy powiedzmy, czy może teraz nie, czy to jest takie popularne, kiedyś było bardziej, ale że właśnie ci scouti to są tacy mm, dobrzy. No, wtedy to chyba tylko chłopcy mogli być scoutami, teraz to jakoś jest inaczej. Nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, no, ale generalnie boy scouts, tak się mówi o tym zgrupowaniu, czyli właśnie chłopcy scouti. No to to są właśnie grzeczni, pomocni, tacy mali żołnierze, którzy są e, dobrze wychowani, są kulturalni, wiedzą jak pomagać innym i potrafią rozpalić ognisko i tak dalej i tak dalej. No więc to było idealne miejsce, żeby wepchnąć tam syna i żeby zrobić z niego idealnego skauta Więc najpierw się zapisał do cub scouts, a cub po angielsku to jest takie szczenie, jakby małe, małe zwierzę mówi się cub. E, więc to są takie szczeniątka, młode, młodzi skałci. No, i Charles tam sobie dobrze radził i w tych, tych, tych najmłodszych skautach. Jak miał 10 lat, chciał się przenieść już do tej normalnej organizacji, po prostu do skautów, do tych Boy Scouts, no ale brakowało mu trochę, nie miał jeszcze 11 lat, więc nie mógł się zapisać, więc czekał, czekał, czekał wytrwale i w momencie, jak już te 11 lat miał, to od razu wskoczył do Boy Scouts, których zaczął ekstremalnie szybko awansować, czy tam zdobywać te wszystkie. Ym, odznaki okay. do tego stopnia, że jak miał 12 lat i 3 miesiące, czyli był w tej organizacji trochę ponad rok, yy, dostał odznaczenie Eagle Scout, czyli Orly Scout. I to jest najwyższe odznaczenie, jakie w tej organizacji można dostać. I on był najmłodszym scoutem na świecie, kiedy dostał to odznaczenie. Czyli, no, jest też taka historia. No, ja słyszałam takie ploteczki, że to ojciec tam bardzo cisnął, żeby mhm. mu dali tą odznakę. I w końcu mu dali. Więc może to było też w dużej mierze pod jakimś lobby, ale. No ale tak, co jego, to, to jego dostał tę znakę. W 15 miesięcy zdobył 21 odznak za zasługi. To jest dużo, 21 odznak za zasługi. Ja nie jestem skautem, nie znam tych, tamtych standardów, ale jak czytałem w, i tam o książkę o, o Whitmanie i jakieś tam artykuły, to, to tak, to twierdzą znawcy, że eksperci, że zdobyć 21 odznak w boy Scoutach w 15 miesięcy to jest nie lada wyczyn. W szkole średniej również sobie doskonale radził. Dopiero pod koniec szkoły średniej oceny zaczął mu troszeczkę spadać. Ale nie jakoś tragedia, to nie jest to nie jest jakieś załamanie linii życiowej, to nic się takiego nie wydarzyło. Ale, o tym pobiciu. Tuż przed swoją osiemnastką, Whitman wrócił do domu pijany po imprezie. Bywa, zdarza się. No ale trafił na swojego ojca. No i co robi ojciec, jak widzi pierwszy raz swojego prawie że dorosłego syna pijanego? W przypadku Whitmana seniora, no rzuca się na syna z pięściami, zaczyna go tłuc, tak go bije strasznie mocno, że w końcu go wrzuca do basenu. I Whitman prawie tonie w tym basenie. Udaje mu się wiem, wygrzebać z niego w jakiś sposób, ale wtedy trafia chyba do niego, że, że coś tu jest nie tak, że, że tak to nie powinno wyglądać i. I nie chce już mieć kontaktu z ojcem, chce się tego ojca jakoś wyswobodzić, chce się usamodzielnić i mimo, że już były przez rodzinę Whitmanów plany przygotowane, gdzie on ma iść na studia, czy tam nie studia, bo tam jest ten college, a potem ten university, studia? czyli takie pierwsze mini studia, by wszystko było już określone co i jak i to też miało być tam płatne i że ojciec za to oczywiście zapłaci, to Charles powiedział, że takiego on idzie do wojska i nie powiedział o tym ojcu pokryjomu, Chyba matka wiedziała. Matka powie matce powiedział. Matce Aha. powiedział. E, zgłosił się do US Marines, czyli do tej piechoty morskiej. I 27 czerwca 1959 roku, czyli trzy dni po swoich 18 urodzinach. No i trafił do wojska. Wojsku radził sobie dobrze. Ale poczekaj, Aha. jeszcze zanim trafił do tego wojska, to jak był w drodze do tego wojska to jego ojciec zaczął wydzwaniać do tego wojska, powiedział, mówił, że natychmiast go tam wypiszcie, niech on wraca do domu. Ale oni powiedzieli, no panie, co, co pan tutaj... Co pan tutaj?" <grym> Dorosły człowiek zapisał się do wojska, ojciec dzwoni, żeby to anulować, co jest akurat śmieszne, bo potem będzie do tego dochodziło, że ojciec będzie tam anulacje pewne wprowadzał, ale to też wyprzedam trochę fakty. Mm. Czarny w Wojsku Radzi sobie dobrze, nie doskonale, nie jest tam najlepszy, legendarny, ale, ale porządnie. Dużo jest na ten temat artykułów, ale też się na, nasuwa samo, że on pewnie po prostu dobrze funkcjonował pod takim butem mocnym, gdy było jasno powiedziane, że są, jakieś są wymogi. On już z taką Tą musztrą, dobrze używam słowa, trafił do tego wojska, więc pewnie pobudkał jakieś 5 rano, pościelone łóżko i na błysk, wypolerowane buty i idealne składanie broni. No to on już miał w małym palcu od czasu jak był małym dzieckiem, więc pod tym względem na pewno wojsko nie było dla niego wyzwaniem, a może nawet było takim, powiedzmy, znajomym miejscem. Dostał odznakę sharpshootera, czyli tego strzelca wyborowego, nie snajpera. Ale jednak to wskazywało na to, że, no, że ma cela, że, że, że umie na te duże odległości strzelać. Dostał też jakąś tam inną znakę. Za tam... Chyba jakiś taki egzamin zdawał i dostał chyba tam 217 punktów z 250. to na ten, tak, ten sharpshooter właśnie, to na tego strzelca. I on też dostał oznakę. ja na nie zanotowałem, bo gdzieś to było jakieś dziwne jest, bo sprawdzałem co znacza ta odznaka i to jest odznaka za za aktywny udział w, w jakichś operacjach zbrojnych. On nigdy nie brał udziału w takich operacjach, więc, więc nie wiem, może ten, ta odznaka ma jakieś szersze znaczenie, ale jeszcze jakąś tam inną znakę otrzymał. Na zaś może dostał. No, tak, na zachętę. Na zachętę. Dostał, wy, Wystąpił też o stypendium na kontynuowanie nauki, także jak wróci, to znaczy, żeby mógł w czasie odbywania służby wojskowej również studiować. I za co miała mu zapłacić armia amerykańska. I to było bardzo ciekawe, to było bardzo nowatorskie rozwiązanie na tamte czasy, i wynikało, jak się okazuje, z zimnej wojny. Że jak się okazało, że Rosjanie ym, tego tam sputnika skręcili, jaki zaczynają to eksplorować kosmos, to Amerykanie stwierdzili, nie, no zaraz my też musimy i potrzebujemy. Jakby wykształconych technicznie ludzi, potrzebują inżynierów i tak dalej. No i właśnie armia między innymi stworzyła taki program stypendialny, że jeżeli ktoś ma wyjątkowo dobre wyniki w nauce, no to może to, to armia mu za to zapłaci, żeby go tam jeszcze no, dokształcić. I to, ale też w ramach tego, że ty chyba w tym wojsku musisz tam jakoś dłużej zostać, to nie jest tak, że hej, hej, rób sobie co chcesz. Ale chyba nawet teraz tak jest, że ludzie idą do wojska w Stanach, żeby żeby wojsko zapłaciło im za szkołę. Tak tak, 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 tak. tak, Nie wiem, czy to jest dokładnie ta sama zasada, jakaś pewnie, tam, nie, to coś inaczej chyba teraz wygląda, ale tak, jak najbardziej, no, wojsko jest taką jakimś rozwiązaniem, żeby w tym systemie militarnym jakoś funkcjonować, w tym amerykańskim jakoś funkcjonować. No bo iść na studia, takie, które coś znaczą w Stanach, no to trzeba albo być bardzo bogatym, albo być dłużnym do końca życia i spłacać takie setki tysięcy dolarów, więc to jest, no, no, to jest też na inną chyba historię, ale ten, ten właśnie te Stany Zjednoczone są takim miejscem dosyć dziwnym. Otrzymał stypendium, wybrał sobie University of Texas jako miejsce, gdzie miał naukę swoją tam no, kontynuować, na kierunku inżynieria mechaniczna. Powoli zaczynamy też zauważać, że Charles ma, m, zaczyna przejawiać skłonności do ryzyka. Przede wszystkim m, zbiera mandaty za szybką jazdę samochodem. M, ma parę stłuczek na koncie. Mhm. Um, A nie Harley'em? Nie, właśnie samochodem. Właśnie nie wiem, co z tym Harley'em finalnie się stało. Może też nim jeździł, ale dużo jest informacji, że właśnie o tym samochodzie. Innym razem, chcąc zaimponować pewnej dziewczynie, którą poznał na uniwersytecie, mowa o Kathleen Leisner, która później była jego żoną. No to jej tak zaimponował, że chyba do niej zadzwonił, do akademika i powiedział, że hej, Kathy, weź tam, wyjrzyj przez okno, to tam pomacham ci, nie? Ona wygląda przez okno, a on jest na balkonie na siódmym piętrze innego akademika i wychodzi przez balkon i wisi na jednej ręce nad tą dołem i macha do niej, nie? I... Więc takie chłopięce zabawy. Chociaż nie czy w notatniku nie było jakiejś takiej sceny, że on tam nie zawisł gdzieś na tym diabelskim munie? Na diabelskim munie. A więc taki Whitmanowy. Może nie. kiedyś chłopaki w latach 40. tam już 60. -tych, tak, 50. -tych, 60. -tych już tak robili. Um innym razem nielegalnie z kolegą polowali jelenia i ktoś zauważył po prostu wystającego jelenia z bagażnika wezwał policję i za co dostali dosyć porządny mandat nie ale to oni dostali później bo oni tego tego jelenia oskurowali pod przyśnitem chyba tak. i za to za to dostali chyba 100 dolarów tak, 100 tak mandatu? ale nie za oskurowanie tylko za upolowanie to na pewno za nielegalne upolowanie i to chyba to mało z informacji tam widziałem że to jest chyba jakiś spotlight hunting czy headlight hunting. Wydaje mi się, że chodzi o to, kiedyś jakiś jeden myśliwy mi opowiadał, że nielegalną rzeczą jest świecenie na jelenia, bo on wtedy się gapi w to światło i jakby stoi w miejscu, nie wie, co ma zrobić, więc bardzo łatwo jest wtedy go zastrzelić i że to jest takie bardzo niemyśliwskie zachowanie. Może, może to o to chodziło, może chodziło o to, że po prostu nie wolno polować na jelenie. Może, może chodziło może o to, że nie można jelenia przeprowadzić do akademika. I go skurować w akademiku. No też... No nie wiem, może w Stanach jest inaczej. Teksas i tam hmm. chłopaki od dziecka się polowały, że to jest normalne. No, na nasze dzisiejsze standardy zaciągnąć. No ile jeleń? 100-kilowego jelenia do akademika. No chyba więcej. Wypróć mu flaki, zerwać z niego skórę i że to jest takie fan. Ile fun? waży jeleń? Ile waży jeleń? Myślę, że. To ty sprawdza. Zdaję 300. 300? Mhm. Jeleń z no, stary jeleń? Jest a ja mówię, że waży 130 kilo jeleń. Leń. O, 200 kilo. Więc 100 300, to 200. 200. Spotykamy się na środku. No 120, bo byłem bliżej. Um. Ja miałam na myśli większego jeleń. Większy, większy, większy jeleń. Największy jeleń i pewnie ważył 300. Mm. No i był zapalonym hazardzistą. A nie, bo pomyliło mi się z tym łosiem. Z łosiem? No jak z łosiem, to łoś może No tak, bo jeleń to taka duża sarna, nie? Tak. Łoś a łoś to takie rogi, coś. No, no, no. a jeleń ma takie, a sarna ma jakieś takie śmieszne Sarna nie ma rogów, to, jest, to jest kobieta. Nie. nie, ale jest też pan sarna. No to jest jeleń, pan nie. sarna to jest jeleń, tak. Nie, sarna, pan sarna i łania nie. to jest jego, jego kobieta. Czy a sarna to jeleń? Poczekaj. Nie, sarna, sarna to jest inny rodzaj zwierzęcia. Nie. Tak. No co ty. Sarenki są małe, a to łoś to jeleń. To to jest to samo, poczekaj. Jelonki to małe jelenie. <laughs> Sarna a jeleń. Czy. Sarna to jeleni? Ma rogi tłowie. to? To jeleń, opatrz. Samica jelenia, czyli łania. Łania. Zwykle. Tymczasem. Tymczasem sarnia... sarna europejska to zupełnie inne zwierzę. Sarna, czyli rogacz. Czy... lub kozioł. O! Ale, ale kozioł nie, że samiec kozy. To, to są. To zupełnie to są czary, nie? Są inne rzeczy. Trzeba myśliwego zaprosić do programu. Hmm. Mm. Był zapalonym hazardistą, grał w pokera, yy, wygrywał kasę, czasami przegrywał, czasami dużo przegrywał. Yy, I z tym przegrywaniem jest tak, że. No, to są różne historie. No, jedna pono, historia jest taka, że przegrał kasę z, z drobniejszym od siebie yy, chłopakiem. No i jakoś taką sporą sumę nie wiem, 200 dolarów czy coś takiego, i, no, i tamten mówi, że tam, hej, no, że wiesz, kiedy mi oddasz kasę. I on tam jakoś bawił się nożem myśliwskim, tam mówił, spokojna głowa, tam się nie, nie, nie pucuj się, nie? I ten, i tam ten chłopak odpuścił grube pieniądze, bo się po prostu przestraszył Whitmana. E, ale to są właśnie dziwne, są takie doniesienia, bo jest wiele doniesień o takich agresywnych zachowaniach z jego strony, ale z drugiej strony, no, mnóstwo ludzi później dementuje. To mówi, nie, ja znałem Whitmana, to był najmilszy, najspokojniejszy, najweselszy człowiek, którego w życiu poznałem. A czy to nie było tak, że on Ktoś jemu był winien pieniądze i on pobił tego kolesia i za to w końcu go wywalili. I za to za tego jelenia, i za to, i za coś tam jeszcze nie. Ze studiów? Nie, 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 nie. On został aresztowany za to. Mm. Pobił żołnier chyba żołnierza mm. i też za pistolet, który miał. To no też, właśnie, tak, no. A, też tak, to będzie A Tak, tak, bo on mu groził bronią i to miał nielegalnie na terenie jednostki. Tak. Mhm. Um. Tak, więc to, wtedy no to, tam była taka ta kwestia z tymi przegranymi pieniędzmi. Była też jakaś sprawa, że on był winny pieniądze jakiemuś gangsterowi i to też była jakaś niebezpieczna rzecz. Grozili, że zabiją w ogóle Whitmana. I, tak, więc to... Ale finalnie jakoś się chyba pogodzili na policji. To jest bardzo dziwna historia, że on tam... Kolega go namówił, żeby on poszedł na policję i, i z tym drugim, z tym gangsterem i jakby ustalili taką... Taką obietnicę, że on mu odda te pieniądze w przyszłości, ale że on do tego czasu nie będzie mu tam go nagabywał czy coś takiego. A więc jakoś sobie z tym poradził, ale no, miał problemy z hazardem. Te problemy się rozwiną jeszcze za chwilę. No i pewnego razu, 62 roku, przypominamy, że masakra miała miejsce w 66 więc 4 lata wcześniej pewnego razu Charles, przechodząc się przez uniwersytet set teksański ze swoimi znajomymi, powiedział, że patrzcie na tą wieżę gdyby tak wejść na tą wieżę się tam zabarykadować, to można by całą odeprzeć ar... całą armię. O Tak, odeprzeć całą armię. No i tak. He 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 he. Po czym Whitman mówi, kurczę, chętnie bym zrobił coś takiego. No i he 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 he. No, Charlie, niezłe żarty. 17 sierpnia 1962 bierze ślub z Kathleen Leistar, czyli od teraz Kathleen Whitman. Kathy w skrócie mówiąc. I jego rodzina przyjechała na ślub, bo to w ogóle ślub wzięli na rocznicę ślubu jego rodziców. Jego młodszy brat wystąpił w roli świadka, więc wszystko było pięknie, rodzinnie zaakceptowane. Wszyscy byli szczęśliwi, rodzice Kathy byli bardzo dumni, że ona bierze ślub z takim. Takim przystojnym i miłym i kulturalnym i, i dobrze zbudowanym, fajnym, nastawionym na sukces młodym mężczyzną. Dobrze na niego przez chwilę to małżeństwo wpływało pod tym względem, że skoczyły mu ocenę do góry, czyli Casey tak jakoś go zainspirowała, żeby był jeszcze lepszą wersją siebie. Przez chwilę grał mniej w karty, więc wow. Ale niestety ta drobna zmiana nie wystarczyła. Mimo że cały czas mówimy o uczniu bardzo dobrym, on tam oscyluje pomiędzy wysokimi czwórkami i piątkami, to jednak to nie wystarczyło, żeby utrzymać stypendium wojskowe i po prostu armia w pewnego dnia mu mówi koniec stypendium. Ja właśnie słyszałam, że jego oceny się pogorszyły. Ponieważ właśnie przez żonę, że on był, chciał być tak dobrym mężem i tak się skupiał na tej żonie, że zawa zaczął zawalać szkołę i to w dosyć taki. Znaczy, nie tak całkiem zawalać, ale te oceny już faktycznie nie wystarczyły do tego, żeby utrzymać to stypendium. No, generalnie w książce, w książce o nim jest informacja, że mu się poprawiły, ale że za późno mu się poprawiły. On miał już tam parę czwórek na koncie, ale czwórek, nie mówimy, on, on, on miał chyba jedną trójkę w ogóle na cały studiach, tak? To były czwórki i piątki, no ale pewnie trzeba było mieć same piątki czy coś. E, zostało wycofane stypendium i Charles po prostu natychmiast zrezygnował ze studiów. Że, no, sorry, ja nie mam stypendium, nie mam za co studiować. Ale to i... nie było tak, że oni mu kazali wrócić do służby, bo on wcześniej, bo on wcześniej był w wojsku. Był. I to on był chyba tam w Guantanamo, prawda? Mhm. Najpierw. No, nie wiem, czy on mu musiał, czy on mógł to sobie dalej samopłacać. opłacać. No, generalnie jest tak, że zrezygnował, że to info że on zrezygnował, może musiał. Bo on, był, on był generalnie w wojsku był podstawowo. No tak. właśnie, więc oni wysłali go do szkoły, mhm. ale potem oni powiedzieli, wracaj, i on musiał wrócić do służby. Może, może tak, może tak. Nie wiem, ale może tak było. W summa summarum, tak faktycznie że on wraca do tej służby. Ale już jakby z trochę innym zapałem, bo no co, zostawia w Teksasie żonę. Ona chyba wróciła do domu na chwilę. A, no tak, bo ona mhm. była z Teksasu, to oni. No właśnie jak to było, bo oni byli gdzieś indziej. Nie, oni mieszkali tam. Tak? Tak, tak, tak. Oni tam mieszkali. Możliwe, że gdzieś może, nie wiem, poza Austin ona, ona chyba była. Chyba po, poza, bo ja właśnie słyszałam, że rodzice powiedzieli, no to słuchaj, wracaj w takim razie do mhm. domu i ona faktycznie tam wróciła, mhm. ale ona chyba z jakimiś dziewczynami zamieszkała, jakoś tak. Nawet Coś nie Coś takiego I było. Jakichś no? jej losów bardzo jakoś szczególnie nie śledziłem. Charlie wraca właśnie do, do wojska, ale wraca z niską motywacją, zdenerwowany, z poczuciem porażki, że mu się nie udało. W wojsku dalej uprawia hazard, chodzi z własnym pistoletem. Nie wolno mieć własnej broni na, na terenie jednostki wojskowej, ale on sobie chodzi z własną bronią. Grozi dłużnikowi. Tam ma jakiś też jest. To akurat jest niby pozytywna historia, ale że taka. A, z tym wypadkiem. Z tym wypadkiem ale ona wcale nie jest jakaś super fajna, bo. Że on jedzie z jakimś facetem jeepem i jadą za szybko i mają wypadek i ten jego kolega zostaje przygnieciony przez jeepa i Charlie unosi go po czym ratuje mu powiedzmy w ten sposób życie, po czym traci przytomność, przez wiele godzin śpi, więc to jakiś szoku doznaje, ale tak do końca nie wiadomo kto był kierowcą tego jeepa i czy to przypadkiem nie Charlie po prostu zbyt brawurowo nie, nie jeździł. No, i przez, przez te jego wybryki różnego rodzaju, no, przede wszystkim przez fakt groż, grożenia, tam pobicia, i przez tą broń, którą nosił, finalnie został skazany w wojsku na 30 dni aresztu, na 90 dni ciężkich prac i zdegradowany do stopnia szeregowego. Czyli bez żartów, no, dostał po dupie. Szczególnie ta degradacja, bo on już tam miał jakiś stopień, nie bardzo wysoki, ale nie wiem, chyba czy ze dwa czy trzy stopnie po drodze już tej służby zdobył. Do tego dowiedział się, że to ile tam na tych studiach był w Teksasie, to mu się nie będzie liczyło do służby, to mu nie skróci pobytu, więc to, to w ogóle więc o tyle dłużej będzie musiał w wojsku być. I co? No i siedzi w tej, tej celi, czy tam w tym, w tym areszcie wojskowym. I zaczyna mm, pisać pierwszy raz, z tego co wiadomo, zaczyna pierwszy raz w życiu pisać coś na kształt dziennika. Najpierw to są notatki. To jak nasz Unterweger też odnalazł swoją pasję pisarską w więzieniu. Tak jest, tak. Nasz Unterweger. <laughs> Bardzo mu to pisanie pomaga, wycisza jego myśli, daje mu jakieś tam poczucie nie wiem, sensu powiedzmy i, i zbierania myśli w jednym miejscu. No, i z jego notatek dużo możemy się w ogóle nie nim dowiedzieć. Tym, tym, co w jego głowie się działo, jak on, co on o sobie sam myślał, bo z zewnątrz Charles był bardzo cichym i wycofanym człowiekiem. On nie, nie, nie opowiadał za bardzo, co tam u niego. On tutaj trochę żartował, uśmiechał się, był kulturalny, był fajny, ale nie, nie był nigdy w centrum uwagi i nigdy się nie plasował na jakiegoś mm, lidera, tylko bardziej był tym porządnym w drugim rzędzie. I właśnie z notatek możemy się dowiedzieć, że jak Kathleen się dowiedziała, jak jego żona dowiedziała się o tym, że on tam ma problemy z hazardem, że został skazany, że tam jakieś wygłupy, że groźby w tym wojsku, była oburzona. I to słowo angielskie disgusted, tak? Że to była zohydzona. Zohydzona, że była obrzydzona jego zachowaniem i, e, i jego graniem i tym, że został aresztowany. I on obiecał jej, ale też sobie, że on nie będzie więcej uprawiał hazardu. No i że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby tam zasłużyć na miłość swojej żony. No i faktycznie, jeżeli chodzi o hazard, słowa dotrzymał. Tutaj też jest nie do końca jasne, bo... Z jednej strony w tych samych materiałach źródłowych są informacje, że on nigdy więcej już nie uprawiał hazardu, a tam później jest, że czasem sobie w karty jeszcze pograł, ale nie miał już nigdy żadnych problemów z żadnymi długami, jeżeli chodzi o karty, nigdzie nie wychodził do żadnych kasyn, więc pod tym względem faktycznie zatrzymał ten bardzo niezdrowy nawyk. Wiemy też, że jego nienawiść do armii zaczęła się coraz bardziej nakręcać, że on jak najszybciej chciał się z armii wydostać, i w tym celu odezwał się do pomoc, po pomoc do... Taty? Do taty. I to no Charles ma wtedy e, 64, urodził się w 41, ma 23 lata. No, 23-letni facet, a pisze w tym pamiętniku daddy. No, dla mnie to jest dziwne. No, że on... Daddy issues. Tak, że jakiś daddy issues. Że tam ten tatuś, kochany tatuś, że poprosiłem tatusia o pomoc, tatuś mi pomoże, mój tatuś jest taki bardzo... Że rozmawiam z tatusiem codziennie przez telefon i matką, mother, nie? I tatuś. Mimo, że do matki miał bliżej, mimo, że przed ojcem wiele ukrywał, mimo, że ojca w jakiś tam sposób nie cierpiał też, o czym co zamiało mu się tam jeszcze rozwinąć, ale psychologicznie w sumie to ma sens. Te wszystkie syndromy sztokholmskie, ta te internalizacja, tych te, 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 te ich. Tych błędnych przekonań, że miłość to przemoc, że, że jak ojciec go tam tłuk to znaczy, że go kochał, bo dużo od niego wymagał i bo chciał z niego zrobić porządnego faceta, więc może mu się faktycznie tam to jakoś dziwnie posklejały yy, różne wartości z jakimiś takimi przemocowymi kawałkami wewnątrz, no i na pewno na niego to też źle bardzo działywało. Stan Charlesa w areszcie wojskowym się pogarsza. Siedzi godzinami na telefonie z ojcem, z, z żoną. Jak to godzinami w areszcie? No może dzwonić, może dzwonić, tak. Ma, jest informacja, że on całe godziny spędzał na telefonie. Czyli na jakiś areszt. I na no ten to wojskowy takiś to trochę chyba inny, tam jakiś dyscyplinarny, coś. Nie wiem. No z jego notatek też wiemy, że on coraz bardziej zaczyna myśleć depresyjnie i coraz bardziej krytycznie zaczyna wypowiadać się na swój własny temat. To jest coś, co będzie mu towarzyszyło coraz bardziej, gdzie on będzie bardzo mocno się dewaluował, będzie bardzo z siebie niezadowolony i będzie bardzo dużo od siebie wymagał. Taka bardzo niebezpieczna e, mikstura i mieszanka, y, która mu no, w przyszłości jeszcze bardziej zaszkodzi. Um, ojcu Charlesa się udało w końcu. Wykorzystał swoje różne kombinacje i przede wszystkim kontakt z kongresmanem Paulem Rogersem, który nie wiem, czy to było, czy był jego znajomy, czy po prostu nieznajomy, ale do którego bardzo dużo pisał i dzwonił, ojciec Charlesa, ale wyprosił od niego doprowadzenie do skrócenia okresu służby Whitmana o jakiś Poważny taki duży kawałek, że finalnie Whitman tylko do końca roku, nawet nie całego do 6 grudnia 64 roku miał yy, tyle czasu spędzić w wojsku. No i to była pierwsza dobra wiadomość, którą Charles od dawna usłyszał, że w końcu, że jest jakieś światełko na końcu tunelu, że on wyjdzie z wojska, że spotka się ze swoją żoną, że, yy, że znajdzie pracę, że będzie w końcu tego wolny yy, od, tej, od tej armii. No więc ostatnie... Yy, te miesiące służby były, co prawda, trudne, były daleko od rodziny, był bardzo, był też pełny obaw, czy zapewni dobry byt swojej rodzinie, czy mu się uda, ale no też ta nadzieja mu towarzyszyła. Ale to jest okres, w którym Czele zaczyna też zauważać, że coś złego się z nim dzieje, coś, coś ma nie tak z głową, że coś, to właśnie pojawia się w jego notatkach, że coś dziwnego dzieje się z moją psychiką, coś niedobrego. Mało o tym wiadomo, też może nie ma wglądu na tyle, może on po prostu widzi, że się pojawiają jakieś intruzywne myśli, może mu się pojawiają jakieś kompulsje, jakieś przymusy, może napływają na niego fale złości. Nie opisuje tego dokładnie, ale dostrzega, że coś jest nie tak, że coś jest z nim nie tak. Po powrocie do Austin wraca na studia, zmienia kierunek na inżynierię architektoniczną, że to będzie bardziej pod niego radzi sobie nie najgorzej powiedzmy na studiach jest bardzo taki poprawny też opisywane są jego różne prace, które tam składa te architektoniczne, że mało fantazyjne, mało kreatywne ale takie właśnie, ale nie można się przyczepić, są konkretne, są dobrze zrobione takie prawidłowe są, są takie jak sam Whitman takie, takie jakie z mają być, są z wielkiej płyty grubociosane. Przy okazji szuka pracy, bardzo mu zależy na pieniądzach. On chce zarabiać kasę, on potrzebuje pieniędzy. Ma bardzo głęboko w sobie potrzebę prześcignięcia swojego ojca. Chce osiągnąć więcej niż tatuś, co będzie trudne, bo tata, sobie, bo tata bardzo dużo osiągnął. No więc każda praca, którą Whitman znajduje, bardzo szybko okazuje się, że jest niezadowolony że on, każdy szef, z którym udało się porozmawiać później dziennikarzom czy jakimś innym osobom, będzie wspominał Whitmana jako świetnego pracownika, który naprawdę miał super wysoką kulturę pracy, był turbo dojrzały jak na swój wiek i po prostu było wspaniale z nim pracować, ale dla Whitmana to było za mało. Za mało zarabiał albo go drażniła kultura pracy jego kolegów, którzy jego zdaniem się lenili, którzy że to nie jest miejsce, w którym on może rozwinąć swój potencjał. No i właśnie to była taka pułapka myślenia, bo przez to, że był wiecznie niezadowolony, że to nie jest wystarczające miejsce dla, miejsce dla mnie nie dawał sobie nawet okazji, żeby rozwinąć swoją karierę, więc cały czas skakał po tych najniższych stawkach z tymi przerwami pomiędzy pracami i w dużej mierze to Kathy utrzymywała dom. To ona wnosiła dużo pieniędzy ze, ze swojej po prostu Chyba pracy. Chyba nie tak dużo, bo była nauczycielką w jakiejś szkole, więc tak dużo zarabiać to Właśnie nie mogło. Nie wiem, wiesz, bo była informacja na przykład oni byli dzięki nieubezpieczeni. A bezpieczenie jest drogie w Stanach, no więc ciężko stwierdzić. No też w tamtych czasach trochę bardziej godnie mógł człowiek żyć za tego typu pracę. No i też Charles, mimo różnych problemów, które miał ze swoim tatą, jednak schował dumę do kieszeni i brał od niego. 400 dolarów tak. miesięcznie chyba to wtedy chyba było Pożona sporo, kasa, tak, tak. I więc ojciec, to naprawdę taka sroga kasa, więc brał od taty kasę. Mm. A czy to już było wtedy, jak, y, po tym jak bił swoją żonę, czy, czy jeszcze, jeszcze to przed nami? Bo on trzy razy ją ta podobno chlasnął. Parę dosyć. razy tak. Są z różnych stron doniesienia. Tak naprawdę najwięcej wiem od niego. On sam się przyznał, że, że zdarzyło mu się do że żony. Bardzo tego żałował. Strasznie się tego wstydził. Czy to już wtedy, może już jakieś pierwsze incydenty tego typu pojawiły? No, na pewno jak wrócił, od razu jak wrócił z wojska, no to nie. Racz. Sądzę, że nie. Że to był honeymoon, taki, taki ten czas... Honeymoon, czyli miesiąc miodowy, że pewnie dawał z siebie wszystko, żeby być jak najlepszym, no ale z czasem zaczęły się pojawiać jakieś stresy. On potwornie dużo wziął na siebie na studiach, że on strasznie chciał je jakoś szybko skończyć, i, i no niemożliwie dużo brał na siebie projektów i, i tych przedmiotów. Dodatkowo, właśnie szukał pracy, dodatkowo pra zaczął kierować grupą skautów. Ale po kilku miesiącach zrezygnował, bo tego już było dla niego za dużo. Już, już nie wyrabiał. Też to już zaczął tyć, e, mimo że miał bardzo złe zdanie o osobach, które nie dbają o, swo o swoją wagę, o swoją linię. Patrzeniku, prawda? Tak. E, bardzo w ogóle absolutnie jego żona nie mogła, jakby sprawdzał, ile ona je, i, i nie pozwalał jej przytyć. A sam był już przy kości. Nie, nie jakoś dużo, bo są zdjęcia. On nie był gruby, był taki. Nie, w ogóle nie był gruby. No ale powiedzmy miał... Był, nie, nie umiem słowa znaleźć. Nie był gruby, ale tak. ale no, jadł, jadł więcej niż, niż potrzebował, powiedzmy. To było też bardzo możliwe, że związane ze stresem. To już zmieniał pracę, szukał tej pracy. Nawet w NASA przez chwilę pracował. Jako jakiś tam asystent, coś tam, coś tam. Ale NASA. Bardzo mu się ta praca nie podobała. Powiedział, że jest oburzony pracą tych leni. Że on byłby w stanie... W, nie wiem, w trzy godziny czy w pół godziny zrobi tyle co 10 osób no jakiś tak, że on bardzo miał złe zdanie na temat tych państwowych pracowników też zmienił pracę, potem stwierdził, że sprzedaż to będzie e, super pomysł próbował sprzedawać ubezpieczenia potem próbował być pośrednikiem nieruchomości no ale niestety no nic nic z tego no wszystko mu szło średnio, wszystko szło mu słabo wszystko mu szło źle e, pojawiają się też doniesienia, z, że zaczynają się u niego silne bóle głowy na które bardzo narzeka. Widzą, wiemy to z jego notatek, ale też od, od jego znajomych, że bardzo obgryza paznokcie, czego się wstydzi, bo uważa, że to jest bardzo niedojrzałe zachowanie, że dorosły mężczyzna nie powinien obgryzać paznokci. Są doniesienia, że się mocno poci, co może być wskaźnikiem problemów hormonalnych, problemów też psychicznych, biologicznych związanych z mózgiem, ale nie musi. Bał się o swój związek z Katie, bo z jednej strony był no, jego zdaniem, że był turbo zakochany, ale też ich znajomi też tak opisywali, że to był taki super związek, że on bardzo kochał swoją żonę. Bardzo ładnie o niej pisze w swoich listach. Naprawdę tak nie, że po prostu kocham ją i tyle, tylko taki widać, że ona uruchamia jakąś wrażliwą część w nim i on naprawdę bardzo mu na niej zależy. Nosił w ogóle jej wymiary w portfelu. Miał karteczkę, że tam stanik, sukienka, buty, pierścionki, wszystko, żeby w razie czego kupić jej pasujący prezent. Miał notatkę. I miał dużo notatek, ale miał, miał faktycznie notatkę, e, jak ma się zachowywać przy Katie. O czym ma pamiętać? Ja nawet sobie odnotowałem te rzeczy. Ma nie narzekać, ma e, jej nie zmieniać, ma jej absolutnie nie krytykować, ma uczciwie ją doceniać, ma zwracać uwagę na małe rzeczy, e, ma być uprzejmy i wielkimi literami napisane, że ma być delikatny. And has to be gentle musi być delikatny, czyli pewnie też dostrzegał u siebie takie właśnie niedelikatności, on też bardzo bardzo, bardzo się bał, że będzie jak swój ojciec, a to nie była jakaś tam tajemnica, no to był wyraźny, widoczny fakt, ojciec był no, katem, bił żonę bił dzieci, był surowy był agresywny no, i on bardzo chciał tego za wszelką cenę uniknąć. A ten strach był nie tylko podyktowany tym, że, że miał takiego ojca, tylko po prostu też u siebie to obserwował, bo mu się zdarzyło uderzyć Katie. Bardzo tego żałował i dokładał starań, żeby tej kontroli nie tracić. Katie ponoć raz powiedziała, że tam o nią uderzył tam jakimś chyba znajomym czy w pracy. Na, na, prawdopodobnie nie było to um, takie jakby stała rzecz, że on po prostu bił żonę, to, to były pewnie jakieś incydenty, nie to, żeby to jakoś szczególnie go bronić i, i, i ukrywać tą przemoc, no straszna rzecz, ale że, ale była incydentalna, że to nie było tak, że on był ja nie wiem, pogodzony z tym, no tak, tak jak jego ojciec, że tak, bije żonę, no bo mam taki temperament, nie, absolutnie tutaj e, Whitman do tego się brzydził, bał. Chyba nawet bał niż, niż brzydził, że, że wejdzie na tą drogę mm, przemocy. Mamy już 66 rok. Zagartyka, za 5.12. Jest marzec. Matka Charlesa postanawia rozstać się ze swoim mężem. Ze względu na to, że on ją bije i ona już ma tego dość. Że, no, czy to już do, taki, do takiego stopnia doszło, że, że ona po prostu już, już koniec. Mówi o tym swojemu najstarszemu synowi, Charlesowi. No i Charles wsiada w samochód, jedzie tam, nie wiem, 1400 mil czy ileś, ileś tysięcy kilometrów do swojej matki, żeby jej pomóc się przenieść. Dzwoni na policję, mówi, że przyjedźcie, bo moja mama się wyprowadza do ojca, boi się, że on jej zrobi krzywdę. Więc jest mega odpowiedzialny, i naprawdę ba, żeby takie coś zrobić, żeby pojechać, żeby właśnie zadbać o te wszystkie rzeczy. Mm. Ale ojca nie ma w domu akurat, więc w, tak. tu wyprowadzały się na spokojnie. Choć no właśnie nie. nie. Na początku go nie ma w domu, ale potem się pojawia i w ogóle zaczyna się szarpać z, z, z matką, hmm. bo jej próbuje ściągnąć pierścionek yy, zaręczynowy czy tam obrączkę z ręki. To będzie ważne później, to, to tłuma, to jest jedna z hipotez, dlaczego ona ma po, połamane palce później. Więc za jej próbuje ściągnąć ten pierwszynek, ale mu to, temu ojcu to nie wychodzi. Um... Ale to co, policji już wtedy nie ma? Jak to jest? Nie no, jest, ale no... No i dopuszcza do tego, żeby koleś się szarpał z... Mm, tak? Mhm. Stany Zjednoczone lata 60., no tam się poszarpał, nie, Jakby, nie to, że ją zaczął tu, on pewnie, no nie wiem, pewnie ją tam, dawaj pierścionek, no nie, zostań, albo proszę, weź go, może on próbuje go ściągnąć, on nie schodzi, nie wiem, no nie, to na pewno nie dochodzi między nimi do jakiejś takiej yy, bójki, tak, czy, czy, czy tego typu rzeczy. Udaje się spakować większość rzeczy, nie wszystkie, i, yy, i wyprowadza no i, i zabiera matkę do Austin. Najmłodszy brat John też się przeprowadza do Austin, a środkowy brat Patrick na chwilę się wyprowadza, ale potem wraca do ojca, bo on pracuje w jego firmie i w ogóle ma tam jakieś wysokie stanowisko i postanawia z nim tam zostać. Tak więc Margaret się wyprowadza, matka Charlesa, od swojego męża. Jedno z tym, z tym ojcem jest coś kurde nie tak, bo ma, to już wiemy, ale kolejny tutaj mamy fragment, zresztą niedosłowny cytat, ale parafraza. Powiedział, że um, o, o, zapytano o wyprowadzkę żony. Mówi, że żona odeszła, bo był dla niej za dobry. Dla niej i dla całej rodziny. Żon był po prostu za dobry. I też on podobno straszne, straszne pieniądze wydał wydzwaniał do Charlesa, żeby to namówił matkę, żeby do niego wrócił, jakoś, jakoś chyba. sporo. Ogromne, jakieś ogromne pieniądze, ale... Pieniądze. Pieniądze, pieniądze, um, ale no naprawdę, tylko że to nie jest, to nie jest żeby dobrze zrozumieć ten, ten, to, co on powiedział, to nie jest tak, że e, za dobry pewnie był, tylko Koniecznie, że właśnie on chyba naprawdę w widział w swojej głowie to, że to, że to on ją tłucze, to on ją tak bardzo kocha, że aż ją bije, że to, to że ta cała jego taka silna brutalna miłość jest za wielka, że on jest za, za dobry dla niej, że ona po prostu nie może wytrzymać jego miłości, no jakiś absurd. No i on będzie bardzo długo walczył, wydzwaniał, wyzwaniał, obiecał, kupował samochody, płacił rachunki, żeby tylko nie wiem, być tym super supermężem. E i wiemy też, że dla Charlesa to jest trudne bardzo. To nie, to nie jest tak, że w końcu udało mi się zabrać matkę od tego kata. Nie, to on w, w listach później tych już ostatnich jego możemy przeczytać, że, że to roz, jego zdaniem, bo on dziwnie potem też pisał, niektóre rzeczy wręcz pisał nieprawdziwe, ale że jego zdaniem, że to było bardzo trudne wydarzenie, które kosztowało go ogromną ilość stresu, kiedy jego rodzice się rozstali. Że to rozstanie było dla niego bardzo złym doświadczeniem. No i dalej będzie już tylko gorzej. Jak bardzo gorzej? Jak bardzo gorzej, dowiecie się w kolejnej części. Mówimy, to już jest ostatni rok z życia, ostatnie miesiące życia Whitmana, ale takie bardzo gęste, tam jest bardzo dużo rzeczy się wydarza i no, które będziemy sprawdzali dalej. Więc jeżeli wam się do tej pory podobało, jesteście ciekawi, jak ta historia się kończy, to zostańcie z nami. A na dzisiaj tu robimy przecinek, kropkę, średnik. Pauzę. Pauzę. Więc do zobaczenia za tydzień. Pa! pa!